poprzednim filmie opowiedziałem wam proces technologiczny, jak taka szpilka powstaje z jednej strony. O, tu zobaczcie, możecie gotową. Dlaczego ją to z powrotem zakładam? Ano założę ją tak sobie, żebyście sobie pomyśleli, tak jak na niby, że jest niewytoczona, a później wytoczę wszystkie i pokażę po kolei. Tak. I najpierw sobie ustawiam na tą długość mniej więcej, żeby wystawało i jeszcze było tak z pół milimetra więcej niż potrzeba toczyć. Później to mocno dociskam. No i później tutaj normalnie toczymy, tylko wiadomo, słabe jest trzymanie. Pomimo, że duża maszyna, to tam przybieram po 1-2 mm. 4-3 razy i później za ostatnim razem przybieram 0,5, żeby ładniejsza powierzchnia wyszła. No i do odpowiedniej długości. Jak już to mam zrobione, to później oczywiście to wszystko na obrotach się robi. Nie włączam maszyny, żeby nie hałasować, tylko teraz mówię. Później robię tutaj faskę dużym tym pilnikiem. A dlaczego tutaj małym? Ano dlatego małym, bo tutaj ten duży wszędzie nie podejdzie. I tym mniejszym, kwadratowym, tak sobie ładnie tu graduję, żeby klient się nie skaleczył, bo tu nie musi być nic ostrego. No mamy zrobioną faskę. Kolejna praca, to biorę sobie markera. Specjalnie sobie kupiłem taki marker. Z jednej strony jest cienki, z drugiej grubszy. Biorę tą sztukę tutaj z gwintem, przykładam i znaczę, dokąd mam nagwintować. Kolejna operacja to jest gwintowanie. Moja tokarka ma fajną rzecz, ma takie sprzęgło. I sobie gwintuję, podjeżdżam nie za blisko, żeby nie uderzyć narzynką o detal. No i mamy nagwintowane. No i jak już nagwintuję, wtedy zawsze w tym samym miejscu, tutaj mam strzałkę, w tym samym miejscu odkręcam, wyjmuję i mam sztukę gotową. A teraz na dwóch sztukach wam pokażę, ale już nic nie będę mówił, tylko sobie patrzcie i oglądajcie. Pozostały mi jeszcze dwie sztuki i później jak będę robił z drugiej strony, to też na dwóch sztukach pokażę, bo nie lubię takich duży sam oglądać i nie lubię, jakby, żebyście wy też takich duży oglądali. To jest moja praca, a dzielę się z wami tym, żebyście wy sobie mogli pooglądać. No i teraz dociskamy mocno, śmiało. Szpilka nam się nie pokaleczy, ona jest w wierzchu chromowana. No i już teraz cicho. Teraz tylko słuchajcie tokarki i patrzcie sobie. Wezmę tą wodę, bo niepotrzebna. Terebor jest potrzebny, to zostaje. Tutaj są narzędzia w pogotowiu w razie czego. O, troszeczkę. O, obczyścimy. Dobra. No i działamy.
dzisiaj niby taka prosta szpileczka, a jednak się trochę schodzi. O. Oj, jeszcze została ostatnia z jednej strony, a później drugą stronę będę robił trochę inaczej, bo założę sobie nóż do gwintu i sobie wyskuruję troszeczkę, zbiorę trochę nożem do gwintu. A dlaczego? Bo trochę by było ciężko, żeby tak gwintować ręcznie pełnego. Ale miałem kolegę takiego, który tak gwintował nawet stali z pełnego. No i dobra, zrobimy drugą sztukę. Tak dobrze wyjdzie. Powiem wam, że przed 2008 roku to stokarką miałem niewiele do czynienia, znaczy w tym sensie, żeby tak dużo toczyć. Nigdy nie pomyślałem, że coś do takiego stanu dojdzie, że to mi tak ładnie będzie wszystko wychodzić, że będę miał tyle pomysłów. No ale to wszystko jest lata obserwacji innych, także obserwujcie, oglądajcie. Tak jak pierwsze dwa dni, no to było po 10 tysięcy wyświetleń tak października. No to wam tyle powiem. Dziękuję wam za to i zapraszam na kolejne filmiki.